Teraz jedziemy po poprzednich zakupkach z poprzedniego filmu na dynki w ogóle. Jedziemy do TK Maxa, do Galerii Muciny chyba, nie? No, przeglądać jesienne dekoracje, to co lubimy najbardziej. Czyli świeczuszki znów, ale teraz będzie dokładniej, bo jedziemy bez dziecka. Także jedziemy. Jak się jedzie? Drive? Nie, do tyłu. Fuck, no, ludzi nie potrącić i jedziemy. Dopiero ten, koło 19. A, no i dobrze, no i to o tej 19 się to zrobi. No, rzucimy tą nogę. Ale to ja... No to, a to już masz gotową tą ośmiornicę? No mam gotową, tylko na baterii trzeba wrócić, skrzać. No dobrze, no to przynieś. W sensie, będziesz chciał jeszcze do Warszawy zajeżdżać i w ogóle po to? No niekoniecznie, ale tu wiesz... To my z Justyną zajedziemy, jak będziemy już do domu wracać, weźmiemy i wy od razu przyjedziecie do nas, zjecie i se pojedziesz do hard... z tej lista, kurde. Gdzie? No idziesz do fryzjera, nie? A skąd ty wiesz? Ja wszystko wiem. Rafał cię przygablował. Jezus, weź, bo tu fotoradary. Ja pitol. No, pa. Nie da się otworzyć, fak. Taka czarna. Co ile? 55, nie fajne. O, to patrzcie, jaki fajny na świeczkę, ile? 5 dyszek. O, to już lepsze za 5 dych. Tamta malutka była. Co to jest? Spinka dla Luny. Aha, i ozdoba jest dla kogoś, kto siedzi naprzeciwko nas, żeby mógł podziwiać, jak pijemy. Wow. Jakie ładne, cute. Spineczki, szkieletorki. Ładne, nie? To jest fajne, ale umamany. Patrz, Justyna, żeby sobie organizację zrobić w lodówce ogórciki i wszystko. Keto. Aha, bez glutenu, bez cukru, bez cholesterolu. Wow. Manuka. A to jakiś czarny pieprz ketchup. O, Bali Kitchen sos. A tu zestaw różnych strączków do zupy. Aha. O, sól, tylko szkoda, że otwarta, kurczę. O, i tak właśnie jesteśmy w TK Maxie, jakby coś. I takie, patrzcie, dla pieseczków Halloween, jakby wasze pieseczki obchodziły Halloween, kurde. Oj, nawet mogę się przebrać w księżniczkę. Shit. Księżniczkę. Demon, nie? Demona przebrać w taką księżniczkę. Albo w takiego księżniczka dyniowego. Tu więcej halloweenowych ubranek dla pieseczków. To taki magazylnik na jakieś ciastka. Myślę sobie, jedna szklanka, wow. A podstawka. Taka piracka, kurde, Wietnam, wow. Jak szklanki, a to małe takie kieliszki.
jakby ktoś chciał dywanik do, kurde, do łazienki, proszę bardzo, halloweenowy. O ja, o ten ładny jest, to na kanapę nawet tak zarzucić. Patrzcie, jaka świeca. Czy wy rozumiecie sens kupowania takich świecek i spalania tego? Ja bym tego nigdy nie odpaliła. W sensie to co nic ładnego, ale czasami są takie, o, nawet taki kotek. To świeczka? O Boże, no właśnie. Takie. I tu macie świeczkę, jak wypalicie, to macie szklaneczkę na pumpkin spice latte. A tu jakie, patrz, ghost stories. Po ile? 6 dych. Już nawet są święta! Wow. To jest krzesełko dla Luny. Ona lubi tak siadać na takie malutkie krzesełka. Krzesełko? O Boże, Zara? O to, co Zara robi w TK Maxie? Pomyłka chyba. Znacie to? Ja to znam. Justyna mówi, że tego nie zna. Każdy zna Scrubby Daddy. Wow. Nie wiem, co to. A, żeby to sobie zrobić chyba. Sea salt. Mochi? What? Wow. O, i kolejny superfoods. O, keto. O, gluten free. Looks good. O, no i pumpkin silent soul. Witamy się kolejnego dnia i rozpakowujemy razem paczki, bo mamy jesienne ciuszki z tego sezonu. Zary najwięcej i dwie rzeczy z Henem, więc jak coś wam się podoba, to możecie jeszcze to na pewno znaleźć w sklepie. Pierwsza rzecz to taki bezrękawnik i my mamy rozmiar 86, ale on jest dobry, bo normalnie Luna już 92, 98 niektóre nosi, ale niestety zostały same mniejsze, ale ten jest dobry. Chcesz pokazać, Luna, jak wyglądasz w tym? Tak? To zakładaj. A po co ci ten smoczek? Wypluj smoczek. Pokaż się dla Anti. Pokaż się. Wow! O, i taką czapkę. To też jest z Handemu z tej kolekcji. I to jest na wiek w ogóle, nie mam, jakieś niby 6-12 miesięcy, ale ona jest dosyć duża, więc... ściema z wiekiem. I ona, czapka, nie wiem, z 22 zł chyba? A to 8 dyszek. Ale ładne. Otwieramy Zarę. Tak? Patrzcie, pierwsza rzecz na 2-3 lata niby, ale to będzie na dłużej taka bluza oversize'owa
z napisikiem Luna. I to nie wiem, z 5 zł chyba kosztowało dodatkowo, żeby taki mieć grawerek. W sensie grawerek, no o. No zobacz, co tu masz, patrz. Luna napis. Ładne? To ty jesteś, wiesz? O, taki piękny sweterek na jesień. O Jezu, taki mięciutki, wow. Luna fajny? Taki sweterek. Ale piękny. I on kosztował 70 zł. Ale jest superski, jest taki mięciutki, wow. Next. O no, i tu jest ałał, tak. I tu patrzcie, jakiś t-shircik. Jak coś, wszystko jest czarne, jedynie ten sweter jest różowy, bo tak jakoś na jesień. O, 25 zł, taki t-shirt. Ładny różowy sweterek, tak? Ładny? No. No, tak się patrzcie, jaki czaderski sweter. Luna już chce go zakładać. I on jest na 2-3 lata, ale mi się wydaje, że sweterki w Zarze trzeba kupować takie większe, bo one się fajnie dostosują, a tutaj oni robią dosyć wąskie te na szyję. Wow! O, dobry jest, a to niby na 2-3 lata. Wow, fajny? No, będzie ci cieplutko, co? Także mamy... Co robisz? Coś o tu, no. Patrz, jaki ładny. Mam taki, patrz, taka bluzeczka. I teraz patrzcie, jaka sukienka. Wow, ale dama będzie. No i taka sukienka, ona ile kosztowała? Też 70 zł, ale ładna. To jest taka, jaki to jest materiał? Taki, o, o taki. One są fajne, się fajnie dostosowują. Także mamy to, to. Jeszcze szybko, o, patrz, jaka czapa! Wow, i ta czapka kosztowała 4 dyszki. Pokaż się, chodź. Chodź, założymy czapę. I ona jest na od roku do 3 lat. Patrz, jak ładnie wyglądasz, zobacz, patrz, pokaż się tam. Wow! Dobra, więc mamy tą bluzkę, tą sukienkę. Przestawiłyśmy się troszkę, bo Luna już pampersy chce rozpakowywać, także... No, ta bluza, czapeczka, takie spodnie dresowe. One za 30 zł były, także będzie fajne na jesień, nawet i zimę pewnie, bo są dosyć grube. Dobra, następne to mam jeszcze taki golf, taki ładny, szary i on był za 26 zł. Luna, już rozpakowujesz mleko? Tak, takie mamy mleko, my takie używamy, w sensie my mamy te Kendamil Bio, ale oczywiście jakoś te mleka nie mam, trójki się wyprzedają, więc mamy Toddler Milk. Mamy nadzieję, że będzie też dobre. One troszkę się różniło składem, ale nadal jest ok. Mamy, patrzcie, tak bo tu Zara i tu, jak widzimy, Luna kontynuuje najlepszą pastę do ząbków. Luna je lubi, one są niesłodzone, bo one są na, nie są z cukrem, są na erytrytolu. Chcesz umyć zęby? Widzicie? Tak? Pokaż. To jest malinowa, wiesz? Także super pasty. I my zamawiamy na stronie jakiej? Pampersy Krab. Krab.pl. Fajna strona, bo tam mają wszystko. O, tu mamy takie pampersy. Jakbyście szukali dobrych, ekologicznych pampersów, które nie kosztują majątek, to one są spoko. Te Bambo Naturbo, one mają w środku też takie te granulki, które nasiąkają i pupa nie jest mokra, więc to po prostu jest pęcznieje, jest dobre, chłonne. I one kosztują jakoś około złotówki za pampers, bo mumi wcześniej używaliśmy, to mumi były za 2 zł za pampers, więc sporo. Ale te mumi też bardzo dobre. Tak, także te pampersiki polecamy. Co tu jeszcze mamy? O, płyn do mycia butelek. Też bardzo dobry, też polecamy. Co? Dzieci? Tak. Dzieci? Dokończmy Zary, bo tu nic prawie nie zostało. 23 zł. Taki zwykły t-shirt. I skarpetki. Po 3 sztuki w zestawie. Takie zwykłe, długie, wysokie, żeby były już do zimowych, jesiennych bucików. I one są granatowe i czarne. I 3 sztuki. To ten sam rozmiar? Jakieś malutkie się wydają. I 3 sztuki są, 3 pary za 18 zł.
I my mamy na wiek 2-3 latka. I to jest ile centymetrów? 23-25. No, czyli taki, jaki rozmiar bucika powinien być. Więc tak? Zobaczcie, to jest ten sam rozmiar, a te jakieś są większe, czy mi się wydaje. No nie wiem, to są granatowe. Także mamy tyle, no i tu zapasy pampersów, uzupełnione mleko i takie ładne ciuszki teraz możecie kupić w Zarze, sobie szukajcie. Bo ja zawsze jak czekałam na promki, to później na promkach oczywiście nic nie było, bo jak wstawi Zara, że są promocje, to jest szał i nic nie ma. Zostają kurde takie rzeczy, że nic nie zostaje, nie? Luna, idziemy myć zęby, tak? Bo widzę nowa pasta. To idziemy myć zęby i żegnamy się tym shoppingowym vlogiem, odcinkiem i czym tamkolwiek. Także tak, dziękujemy. Luna, zrób papa. Zrób papa, chodź. Zrób papa, pa! I powiedz lajkujcie, komentujcie i zapraszamy na kolejne odcinki, tak? Powiedz tak. No, i powiedz papa! Papa! Buziak. I zrób ten buziak. Zrób buzi. Nie, dobra.